Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj Mirosław dożył, tak? Tak. Ja tak. Też. Dziś wielka rocznica, proszę Państwa, bo kręcimy to dla Was, kiedy następuje u nas wielka zmiana rządu. Żebyście tak byli na bieżąco, z czego ja jestem bardzo zadowolony, a Robert sceptyczny. Kilka uwag. Ślisko, tak, śnieg, jakieś błoto pośniegowe, tak, tudzież innych kupę rzeczy, albo elementów. Albo tak zwana szklanka z powodu przejściówki mrozu. Wszystko dużo wolniej, tak jakbyście Państwo, ja wiem, w błocie podróżowali, tak? Próbowali płynąć w kisielu. No, nie pływam, ale wyobrażam sobie. Najlepiej. Że jednak ABS zadziała, ale i tego hamowania też nie będzie, bo no, tu było ABS jakby nie działa na lodzie. On po prostu nawet czasami wydłuża tę drogę hamowania. Słuchaj, jak to jest? Czy można? Czy może pouczyć, czy nie może? To mówię Państwu, bo chyba, żebym się mylił, to jest 1% tego, co, że się mylę, że... I teraz spróbujmy już przy okazji, jak jesteśmy w tym ruchu drogowym, poruszyć inny problem. Czy jaką ilość policjantów ruchu drogowego widziałeś, a innych policjantów kontrolujących ruch drogowy na skrzyżowaniach w centrum miasta? Widziałeś takie akcje? Bo tu jest akcja prędkość, prawda? W Twoim przypadku rozumiem, że... No jakaś to akcja była, tak? Ale czy widziałeś na przykład policjantów na skrzyżowaniu, powiedzmy, Utraty i tutaj Dwernickiego koło Plazy, gdzie nagminnie wszyscy zjeżdżają na czerwonym świetle, skręcając w lewo, prawda? Człowiekiem trzeba być całe życie. Nie, kurde, w sprawach wyjątkowych, albo na urodzinach u mamy. Ta zmiana zielona, ona na pewno tylko służy, jak to się mówi, chyba bogatym, tak? To znaczy... Tak to wygląda, że tam za płotem jest bieda, która pracuje na tą zmianę ekologiczną, do której się wszystkie śmiecie potem zwiezie, która poniesie wszystkie konsekwencje zdrowotne z tytułu tego wydobywania i my tu się będziemy chwalili zmianami ekologicznymi. No.